Wprowadzanie danych do e-ewidencji na przykładzie ewidencji energii elektrycznej. Jedną z możliwości wprowadzania danych do programu Hogart e-ewidencje i Hogard Ewidencik jest ręczne wpisywanie wartości do przygotowanych formatek w postaci siatek danych przypominających nieco arkusze Excel. Po uruchomieniu programu wybieramy ewidencję, do której chcemy wpisać dane. Wybieram ewidencję energii elektrycznej, ikonkę z żarówką z listwy nawigacji. Na przykładzie tej ewidencji omówię, jak wprowadzać i aktualizować dane. Po wybraniu ewidencji pojawi się kafelek z napisem wybranej ewidencji. Po najechaniu myszką na kafelek na dole wyświetlają się opcje symbolizujące poszczególne bazy, które organizują nasze dane. Opis, do czego służą poszczególne bazy. Został omówiony w poprzednim szkoleniu. Aby dodać nowe wpisy, należy wybrać bazę robocze. Pojawi się okno formatki do wpisywania danych. Jeśli nie mamy wpisu w bazie roboczej, widzimy tylko nagłówki siatki, a obszar danych jest pusty. Aby dodać nowy wpis, najeżdżamy myszką na pasku akcji u góry na przycisk Dodaj, Plus i naciskamy lewy przycisk myszy. Pojawia się nowa linia wpisu. Niektóre pola są wypełnione wartościami zerowymi, a dwie ostatnie kolumny zawierają datę i czas dokonania wpisu oraz login użytkownika wprowadzającego dane. Dane audytowe występują w każdej ewidencji. Pamiętajmy, że ewidencja energii elektrycznej prowadzi się w trybie miesięcznym. W związku z tym w polu miesiąc wybieramy właściwie dla naszego wpisu miesiąc i rok. Ewidencja podzielona jest na dwie sekcje: sekcja pierwsza – przychody, czyli produkcja i zakupy energii elektrycznej, oraz sekcja druga – rozchody, czyli zużycie i sprzedaż energii. W jednym wpisie możemy rozliczyć zarówno przychody, jak i rozchody. Wartości wprowadzamy w megawatogodzinach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Załóżmy, że nasze panele fotowoltaiczne od ostatniego wpisu w poprzednim miesiącu wyprodukowały 0,555 MWh energii. W pole wyprodukowano wpisujemy tę wartość. W razie potrzeby wypełniamy dodatkowe pola. Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych pól, aby zapisać wpis, możemy ustawić kursor myszy na pusty obszar poniżej wpisu i kliknąć lewy przycisk myszy. Można także wpis potwierdzić klikając ikonkę V. Zakończenia edycji w linii na belce nawigatora siatki danych w lewym dolnym rogu obszaru roboczego. Po dokonaniu wpisu na pasku akcji u góry przycisk plus, dodaj nowy rekord, stał się znowu aktywny. Możemy wprowadzić kolejny wpis. Pamiętajmy, że na razie wpisujemy dane w bazie robocze. Jak już wiemy z poprzednich szkoleń, w tym obszarze Możemy jeszcze swobodnie edytować i kasować dane. Bazę robocze traktować możemy jak brudnopis. Jeśli jesteśmy pewni co do poprawności wpisów, możemy zaznaczyć wiersz lub kilka wierszy i nacisnąć przycisk Akceptuj. W prawym górnym rogu paska akcji. Zauważmy, że najeżdżając myszką na poszczególne elementy nawigacyjne na pasku akcji, pojawia się dymek opisujący funkcję danego przycisku. Po naciśnięciu przycisku Akceptuj pojawi się pytanie o potwierdzenie czynności. Klikamy przycisk Tak, jeśli chcemy wybrane wpisy zatwierdzić. Pamiętajmy, że od momentu zatwierdzenia Pisy te będą już oficjalnie wpisane do ewidencji i będą podlegać obostrzeniom opisanym przez przepisy prawa. Nie będziemy mogli już tych wpisów edytować ani usuwać. Zaznaczone rekordy znikają z widoku bazy roboczej i pojawią się w obszarze bazy bieżące. Przełączenia baz możemy szybko dokonać, wybierając odpowiednią bazę z listy rozwijanej na pasku akcji. W bazie bieżące odnajdujemy nasze zatwierdzone ostatnio wpisy, których już nie możemy edytować i usuwać. Widzimy tu zatwierdzone wpisy do ewidencji, które uzupełnione zostały o numeratory, jednoznacznie identyfikujące wpisy ewidencyjne. Po pewnym czasie ilość pisów może pogorszyć czytelność widoku w obszarze bazy bieżące. Wpisy możemy przenieść do bazy archiwum. W przypadku ewidencji energii elektrycznej czynność ta jest tylko czynnością porządkową. W przypadku innych ewidencji taka czynność może być wymuszona prawnie. Przeniesienie do archiwum wiąże się z zamykaniem okresów rozliczeniowych. Okresy mogą być różne zwykle miesięczne, kwartalne lub roczne. Po zamknięciu okresu wpisy z tego okresu trafiają do archiwum. W przypadku energii elektrycznej nie ma wymogu zamykania okresów. Ważne jest, aby prowadzić rozliczenia w cyklu miesięcznym. Zamykanie okresów i przenoszenie wpisów do bazy archiwum w przypadku energii elektrycznej pozwala na uporządkowanie prowadzenia ewidencji tak, aby w bazie bieżącej znajdowały się tylko aktualne wpisy. Przenoszenie wpisów do bazy archiwum wykonujemy podobnie jak przenoszenie wpisów z bazy roboczej do bazy bieżącej. Zaznaczamy myszką wszystkie wpisy, które chcemy przenieść do archiwum. Możemy tu zaznaczać wiele wpisów, używając na klawiaturze przycisków Shift lub Ctrl. Po zaznaczeniu wpisów z paska akcji wybieramy przycisk Zamknij okres i potwierdzamy wybór, naciskając przycisk OK. Pojawi się informacja, ile wpisów zostało przeniesionych do archiwum. Potwierdzamy, naciskając przycisk OK. W widoku bazy bieżące pozostają tylko bieżące wpisy. Do widoku bazy archiwum przechodzimy za pomocą znanej już nam funkcji z listy rozwijanej w pasku akcji. Z listy wybieramy bazę archiwum. Pojawi się czytelny widok bazy archiwum. W sposób bardzo funkcjonalny wpisy są pogrupowane okresami zamykania. Łatwo znajdziemy ostatnio dodane wpisy. Które znajdują się we wskazanym w czasie zamykania okresie. Zauważmy, że każdy okres ma czytelny opis, nagłówek, a w stopce tabeli poszczególne wartości są podsumowane. Jest to bardzo wygodna i przydatna funkcja programu. Na dole obszaru roboczego mamy także podsumowanie wszystkich aktywnych wpisów, znajdujących się w ewidencji. Poszczególne okresy możemy zwijać i rozwijać. Co poprawia czytelność widoku bazy archiwum. W tym szkoleniu dowiedziałeś się, jak umieszczać wpisy dotyczące ewidencji ilościowej energii elektrycznej w programie Hogart Ewidencję i Hogart Ewidencik. Prześledziliśmy cały proces przetwarzania wpisu, od jego powstania w bazie robocze, poprzez bazy bieżące, aż do umieszczenia wpisu w bazie archiwum. Omówiłem widoki poszczególnych baz i przypomniałem ich cechy. Przetwarzanie wpisów dla innych ewidencji jest podobne. Pewne różnice mogą wynikać z przepisów prawa i nieco innej specyfiki prowadzenia ewidencji. W następnym kursie zostanie umówione, jak dokonywać korekt i anulowania wpisów w ewidencji elektrycznej zgodnie z przepisami prawa w programach Hogarth e Ewidencje i Hogard Ewidencik.